Okej, moje drogie dziobaski, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shirov, witam was w kolejnym odcinku z Subnautica. Moi drodzy, dwa dni mnie nie było, bo miałem swoje powody, takie dosyć mocne. Ja wam wytłumaczę, o co chodzi i dlaczego teraz tak ciężko mam z tym czasem nagrywania i czasem po prostu jest dramat. Ale to zrobiłem jakieś specjalne, może Q&A z wyjaśnieniem tego wszystkiego. Naprawdę w moim życiu się tak dużo zmieniło, że czasami po prostu no, nie ma na to czasu. Moi drodzy, może was zdziwić to, co ja tutaj sobie robię. Wleciał odcinek oczywiście do wspierających, godzinny, gdzie sobie zwiedzałem mapę. Tak po prostu przelatywałem i szukałem tych wraków. No i wpadłem sobie prosto stąd, zrobiłem takie kółeczko i wpadłem tu. Tylko, co tu jest takiego ciekawego? Już wam tłumaczę. Tylko muszę sobie wejść do Simopa. Co jest tutaj bardzo ciekawego? To jest to. Jeden, drugi i drugi jeszcze trzeci na sobie pływa. I tam jest ogólnie wrak. Wrak, który dałem radę zeksplorować, tylko no niestety bez Simopa. I tam było do odblokowania takie cudo. Ja już wam to pokazuję, co mi się tam udało odblokować. To nie jest pręt paliwowy, nie. Udało mi się odblokować... W ogóle właśnie to jest pomarańczowa tabliczka, nie żółta. Filtrak. Przetwarza płyny z ciała, zapewniając czystą, zdatną do picia wodę. To się może przydać, ale my jeszcze nie mamy chyba włókna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy startową, platformę startową Neptuna, to trzeba też pamiętać. No właśnie, udało mi się jeszcze odblokować ramię wiertnicze kombinezonu Prawn. Więc spoko, to sobie będziemy robić. Co jeszcze? Moduł głęb... What? Gdzie ja to kurwa odblokowałem i kiedy? Ja pierdzielę, to ja szukam, latam tego wszystkiego i nie znalazłem tego, a okazuje się, że tu miałem już. No kurwa, czy ta gra sobie w tej chwili robi ze mnie? Moduł reaktora termalnego skupa też mi się odblokował. Nie wiem dlaczego. Moi drodzy, ja tego nie odblokowałem sam. Ja tego sam nie odblokowałem. Czy to był jakiś bug? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Kurczę. Dobra, no to moi drodzy, my sobie wracamy do naszego cyklopa. Już dzisiaj nie będziemy sobie żadnych wraków eksplorować. Tylko oprócz tego ja odblokowałem sobie jedno PDA. Które było w którymś z tych wraków, ja go nie czytałem, więc na spokojnie. Bla, 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 dzień, bla, bla, tak, 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 to był nie ten dzień. No właśnie, nawet było tu napisane. Wykryto wiele różnych form życia z gatunku lewiatanów w tym regionie. Czy na pewno to, co robicie, jest tego warte? No właśnie, no właśnie. Dobra, zapis ochrony. Zapis ochrony, tylko czy ja to znajdę? Kurwa, czy ja to znajdę? Lokalne formy życia nie, pobrane dane, to będzie to. Dzięki misji, dane obcych nie, ocaleni z degasji chyba też nie. Cały czas pamiętam, że mieliśmy sobie to czytać, spokojnie. Wszystko w swoim czasie. To był zapis ochrony pokład wypoczynkowy B. O, i to było to. Wykryto podejrzane słowo religii. Rozpoczęto automatyczne nagrywanie. Alternom wydaje się, że jesteście najlepsi i że wasze sposoby są jedynie słuszne, aby dopiąć swego. W Stanach Mongolskich mamy wolność do pracy na nas samych. Ej, większość z nas jest podwykonawcami. A Joe prowadzi waszą firmę. A na czyim statku teraz mieszkacie? Swoim czy Alterry? Lepiej zapamiętaj sobie, na czyim statku jesteś, Mongole. Nawiązując do wyżej mojej religii, powiedziałbym, że ten statek należy do nas wszystkich. Jesteśmy częścią tego samego systemu. Jedyna różnica pomiędzy nami polega na tym, gdzie stawiamy granice. Mądre słowa, jak na kogoś z ciebie korporacji, która walczy o każdy kamień w najodległejszych zakątkach kosmosu. No właśnie. Widać, że w tej Alterze to się dzieje różnie. Bardzo różnie. Tam jest dron. Gdzie jest... A gdzie jest mój... Uj. Nie no, żarcik. Aha, dobra, cyklop jest w tym samym miejscu, tak? Chyba ten.
Dobra, przy okazji, jak sobie już tu jesteśmy, to przelecimy sobie ten kawalątek. To są te stridery pseudo, ja tak nazywam. Tylko ktoś nas wykrył? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Mam nadzieję, że nas nie wykryje dziad. Chyba nas wykrył. Nie, szczęście nie. Odpuścił sobie. Odpuścił sobie. To jest w ogóle masa takich właśnie przejść i tym podobnych, ale dobra. To mnie zbytnio nie interesuje, bo musimy zrobić WZ2 do cyklopa. Dzisiaj zrobimy sobie tu WZ2 i być może nawet już wystartujemy w stronę naszej przyszłej bazy, którą mieliśmy sobie zrobić. O to mi chodziło. Więc tak. Zrobimy sobie również ładowanie termalne cyklopa. Myślę, że to się naprawdę bardzo nam przyda w tamtym miejscu. No ale niestety, no, troszeczkę czasu musimy spędzić na zbieranie tych surowcy. Cały czas wydaje mi się, że on nas śledzi, dziad. Chyba nie. Chyba dał sobie spokój. Jak to wygląda, tak by the way? No ładnie. Wydaje mi się, że na razie tu już ich nie spotkamy zbytnio. Tylko teraz wiecie, no, przelecieć taki kawał trasy, no to jest jednak coś ciężkiego do zrobienia. Na pewno co bym byłoby szybciej. Dobra, wiecie co, moi drodzy, ja was nie będę zanudzał. Ja to was urodzę po prostu już jak. Będziemy na miejscu, tak? Na prezentację spożycie kalorii, spoko. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, już mi się udało tutaj dotrzeć, już jestem w tej naszej pseudobazie. Tylko tak. Wszystko pięknie, ładnie, widzę, że mi się odblokował nawet ten nasz skafander filtrak. Tylko potrzebujemy włókna syntetycznego i aerogelu. A więc tak. Aerogel, no problem, bez problemu zrobimy, bo już wiem, z czego nad się robi. A to włókno syntetyczne Subnautica. Powiem wam tak, ogólnie będę się chciał posiłkować tym wiki, bo byłoby ciężko, żebym chyba ogarnął, chociaż widzę, że to jest też dosyć łatwe do zrobienia, więc spoko. Dobra, co potrzeba, żeby w ogóle odblokować sobie aerogel? Bo ja tutaj nigdzie nie miałem i tak dalej i no to było dla mnie dosyć ciężkie do znalezienia, tak? Już wam tłumaczę, już wam mówię i już wam wszystko opowiadam. Najpierw sobie tylko tytan tu włożymy. Rudę srebra w sumie też, w ogóle zobaczcie ile mam wody. Od groma. Jedzonko jest, nóż jest, wszystko jest, okej? Okej. Dobra. Tutaj mi się te ogniwa też poładowały, spoko. Na razie sobie je weźmiemy. Baterie się ładują też, spoko. Tak, to potrzeba w ogóle, żeby zrobić galareciaka. Już wam tłumaczę. Aerogel. Do aerogelu jest potrzebny galareciak, czyli to główienko takie, co nieraz widzieliśmy. Taki kurwa... Taki dziad, 33%. Jakie jest wściekłe gówno. I to jest gówno wściekłe, tu w ogóle gdzieś lata sobie ten wielki gnój. Tam sobie lata. Jak i normalnie, nie wiem, no. Wściekły dziad. Więc już się zdradziłem, bo się przejęzyczyłem. Do aerogelu potrzebujemy właśnie galareciaka. Galareciaka i chyba rubinu, z tego co pamiętam. Z tego co widzę, galareciak nawet tutaj jest. Bo to jest chyba galareciak. Taką mam przynajmniej nadzieję. Weźmy sobie nożyk. Nożyk się może przy... Chociaż tam z konstruktora mogę przyjąć, ale okej. A nie, to jest krzak bulbowy, to nie jest to. Au! O Jezu, jakie to jest kurwa wredne! O, to można jeść. Dobrze wiedzieć. To jest kurwa wredne gówno, no. Dobra, wydaje mi się, że musimy troszeczkę sobie przejść na powierzchnię, bo te galareciaki faktycznie chyba występują troszeczkę wyżej. To, czy ja to pamiętam, czy to było? Chyba tak. Pamiętam, że gdzieś już to widzieliśmy. Też nie chcę się zbytnio na tego dziada natknąć. Byłoby to przykre dosyć dla mnie. To nawet bardzo przykre. O wilku mowa, on tu jest.
Co to było? Coś tam widziałem. Wiecie, bo gdzie my tu jesteśmy? My jesteśmy w tej chwili w miejscu dosyć, no... Dosyć, jakby nie patrzeć... Na west musimy iść. Dosyć głębokim. Musimy troszeczkę się zniżyć. To jest Aurora. Dobra. To była Aurorka. Zniszczona Aurorka. Lewiatan sobie tam pływa. Boję się, kurczę, że... Może mieć na nas chrapkę, na trochę blachy. Często galeciaki są i tutaj. Ale nie tym razem. Not today. Dobra, no musimy niestety znaleźć gdzieś tego galeciaka dalej. No mówię, tu jest dosyć głęboko. Tu jest dosyć głęboko i obawiam się, że tu możemy nie znaleźć tego. Na pewno znaleźlibyśmy to na Biemy Jelly, to jest pewne. Być może lepiej byłoby nawet wziąć sobie cyklopa. Tym cyklopem gdzieś podpływać. Gdzieś głupio się to zrobił. Au. No, musiałem to sprawdzić. Musiałem to sprawdzić. Czy to jest galareciak? Proszę powiedzcie, że tak. Chyba nie. Nie, to jakieś pąkle. Niestety nadal to nie jest to. Nadal to nie jest, cholercie to. Czyli dalej musimy się upiąć w górę, no nie ma innej opcji. Miejsce jakieś mam? No tak niezbyt. Nasze drogie galareciaki, gdzie wy jesteście? Kurwa, jak tak to tyle tego gówna tam latało, pływało i w ogóle, że to jest szok. A teraz nie ma żadnego. Teraz cholera nie ma żadnego, no. Tu jest jeszcze wyżej. Widzę od cholery soli. Innych rzeczy, ale nie widzę galareciaków. Pragnę przypomnieć, że kiedyś sobie tymi galareciakami na początku dostatek w ogóle wyłożyłem. Teraz ich kurwa nie ma. I zobaczcie, już 1000 metrów. Gdzie te galareciaki? Marker, odejdź, bo cię pierdyknę. Gdzie są te galareciaki? Gdzie one są? Gdzie one są? Nie ma ich. To jest w ogóle wyspa. Teoretycznie... Wyspa? Ale to nie pływająca chyba. Tak, chciałem powiedzieć, że teoretycznie wyspa... Znaczy pod wyspą jest jeden wielki galareciak, ale nie. Nie pod tą. Naprawdę wydawało mi się, że to były te galareciaki. Koralowiec mózgowaty. To jeszcze co innego. To jeszcze co innego. Kurde, może być problem, no. O, dobra. Tutaj mogą być. To są galareciaki chyba. Jeżeli popołą, chyba tak. Bo widzę więcej takich złych stworków tutaj, no. Czy się uda? Kurde, zostawisz to? Odpłyniesz. O, jest galareciakowiec, 100%. Tylko ciebie tu nie da się wziąć. Jaja sobie tam nie robisz. Gdzie są galareciaki? Byłem pewny, że da się to wziąć z dołu. Odpowiedź brzmi nie. No jaka lipa.
Ale to nas nie było. Gdzie my jesteśmy w ogóle? To nas nie było, ej! U nas nie było. Masa galerciaków, ale tych dużych galerciaków, a mi mały jest potrzebny. Małych to ja tu nie widzę. O, to w ogóle coś się zaczepiło. I tu nas na pewno nie było. Au. Kurwa bredny. Te stwory są głupie. Pieprzą mordą o blachę i nadal mnie goni. Dobra, ciebie trzeba naprawić. Nie wiem czemu, ale jakoś jak pływam tym, to mi lepiej. Nawet znalazłem drzwi z miejsca. Dobra. Dziękujemy. Dzień dobry. Ja nie świadek Jehowy, ale witam. I o zdrowie pytam. Pytanie też, czy znajdziemy tu coś ambitnego i wartego konkluzji? Pewnie nie. No, jak myślałem. Było to logiczne, moim zdaniem. Dobra, otwórzmy ten grajdą. Otwórzmy ten grajdą. No, szybciej, szybciej. W ogóle nawet nie jest... To jest spawarka? Pani klasowa, dobra, nie. Instrukcja bezpiecznego użytkowania kombinezonu Traun. Załącznik K14, nie wspinaj się i nie staraj się zejść ze swojego sprzętu, podczas gdy znajduje się on w ruchu. Okej. Okay. Tak będę. I will. Dobra. Coś nowego? Kombinezon Traun już mamy, więc mi na razie nie jest potrzebne, bo chcę mieć trochę więcej miejsca. Tu też nic nie ma chyba. No nie ma. Jeszcze jeden palnik laserowy. Otwieraj. Szybciej, szybciej. W ogóle, moi drodzy, niedługo się pojawi film. Niedługo się pojawi film, jeżeli chodzi o The Coffin of Andy and Lily. Zrobię lekką aktualizację na temat tego, co sądzę o tej grze. I co sądzę o twórcach, którzy sobie lecą teraz definitywnie w kulki. Ale naprawdę jest po prostu dosyć ciężki temat, bo wiem, że naraża się pewnie niektórym osobom, które wręcz ubóstwiają tą grę. Ale w sumie mam to wyjebane, więc może tak to powiem. No to ten wylot. No, więc niedługo oczywiście pojawi się ten film. No i oprócz tego pojawi się również film z informacją, co tam się dzieje, może jakieś Q&A sobie zrobimy, no nie wiem, coś takiego sobie wylukamy. A więc wypatrujcie filmów. No mówię, ja troszeczkę mogę być ostatnimi czasy zmęczony i tak dalej, no jeszcze po tym remoncie nawet nie odpocząłem, więc nie dziwcie mi się, po prostu, bo ja naprawdę. Ostatni okres w moim życiu to jest dosyć ciężki. Dosyć ciężki, ale tak jak wam powiedziałem, wyjaśnię wam to pewnie też w filmie na 2K, bo 2K nam się już zbliża, ewentualnie już nawet stuknęło. Już nawet nie patrzyłem, 2 dni nie było i nawet nie wiem. Nawet nie wiem. Kurwa, gdzie mogły być te galerciaki? Nie wiem. Dobra, będzie co w ogóle bez lipy. Zobaczmy sobie, co znajdziemy na dnie, bo tego jeszcze w sumie nie mamy zobaczonego. Jest dużo tego tutaj tałataństwa. Niestety małych galerciaków nie widzę. Bardzo ciekawe, bo te małe galerciaki powinny być przypione do tych skał, prawda? Coś tam jest. Nie w każdą chyba, ale coś tam jest. Nie w każdym, ale coś tam jest. No, tu nic nie ma. Oprócz tego dziedzictwa, które tutaj pływa, no to nic tutaj nie ma. No surowcy może trochę. Ale na
Naprawdę, jakaś taka lipa. Myślałem, że będzie więcej rzeczy. Może jakiś wrak czy coś, a to tak... Skromnie. Bardzo skromnie bym powiedział nawet. Dobra, wynurzamy się stąd. Gdzie my jesteśmy w tej chwili? My jesteśmy tu, ten wrak już możemy zrobić jako odhaczony, tu nic raczej nie będzie. Możemy się kierować gdzieś w tą stronę, tak? Gdzieś w tą stronę i zobaczyć, może w końcu znajdziemy jakiegoś goleciaka. My potrzebujemy zrobić ten aerożel. Aerożel jest w tej chwili nas skorem, bo aerożel jest wymagany do produkcji naszej WZ2 do cyklopa. I tu jeszcze co innego. Kurde, rzeczy na rzeczy nowych. Ale nadal nie widzę nigdzie galareciaków. Totalnie nigdzie nie ma galareciaków. Lotka? Serio, no naprawdę nie wiem. To jest dosyć głęboko. Czy no tu jeszcze nie jest aż tak tragicznie w sumie. One też często chyba bywały właśnie na tych biomach czerwonych. Tak mi się wydaje. Może mi się tylko wydaje. No dobrze, dobrze mówiłem. Dobra, mamy to. Mamy galareciaki. Chodźcie galaretki. Zrobimy wam kredki. To pływak, to nie jest galareciak, ej! Ej, czy pływak to jest galareciak? Nope. Galareciak, nope. Z tego co widzę, galareciaki występują. Kurwa, to nie jest to. To nie jest to, moi drodzy. Au, coś mi jeszcze uderzyło. Ale jestem głupi. Ale to już pewnie wiecie, tak? Dobra, na szczęście widzę, że gdzieś tutaj jest zejście do Lost River. W Lost River w teorii coś powinno być. Galareciak to w ogóle jest taki czarny glut. Z takimi właśnie stawkami. Ja się pomyliłem. No kurwa, to bardzo przypomina to, ale to jest jajo stworzenia. Nie, które zobaczysz? Co? Wow! Co to za szyszki? To fioletowe. Też nie jest galareciak, spokojnie. To jeszcze bardziej w tą stronę. Galareciaki podobno występują w Lost River. Lost River i gdzieś indziej jeszcze. A, w Blood Kelpie. To jest właśnie o tutaj, gdzie to występuje niby. Już mnie wykrył? Ale i oczywiście. Ależ oczywiście. I tylko zobaczę galareciaka, to on pokaże, o co chodzi i gdzie to można znaleźć. Myślę, że nie tylko ja mam z tym problem. O, nie tylko ja mogę mieć z tym problem. Trochę słabo, że nie mamy tutaj właśnie takiej instrukcji do tego, bo widzimy, że to potrzebuje aerożelu, tak? Ale już nie wytłumaczę z tego, z czego jest złożony ten aerożel i tak dalej. Trochę słabo. O, to jest galareciak, moi drodzy. To jest galareciak. Galareciak. Nowy schemat. No właśnie. To były ripery. Czy ja ich tak nazywam ripery, ale to nie są ripery. Wypijmy troszkę. Tytan możemy wypieprzyć, czy nie jest nam potrzebny w ogóle. Osad soli trochę bardziej jest potrzebny, jak to mi się wydaje. Co to było? Nie Reaper Leviathan? Jak to wyglądało?
co to kurwa jest? Oczywiście, że tak. Oh shit! Reaper Leviathan, oh no! Dziabnął mnie. Dziabnął mnie, chyba straciłem kolejnego Simofa. O nie. Odpuścił sobie? Odpuścił sobie. A to dziad. O ty w dupę węża. Ale było blisko, no tylko mnie dziabnął na szczęście. Tylko weź tam teraz zejdź, wróć i zdobądź co chciałeś. To będzie cięższe, cholercia. Kurwa, to powiem wam naprawdę, to jest horror. To jest horror. Dobra, mamy kolejnego galeryciaka. Będzie więcej aerożelu na szczęście. Tylko jeszcze tu niżej. Może nie byłoby głupim pomysłem teraz sobie rubiny pozbierać. Może i to nie jest głupi pomysł. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jest wejście do Lost River. Chyba boję się tu pływać. A zobaczcie, że tych galarciaków jest naprawdę mało. Czy my tu nie mieliśmy tej bazy pierwszej? Jak by to wyglądało? Też jest jakieś wejście w teorii. Kolejny galeryciak, dobra. Potem jak człowiek trochę to ogarnie, już będzie wiedział mniej więcej, gdzie te galeryciaki można spotkać. Tak jak teraz, no to już będzie troszeczkę inaczej. No gdzieś jest. Kurwa jest. I teraz mi jeszcze prądu zabraknie. To już będzie zajebiście. Nie goni? Nie goni. Goni mnie inny. Dobra, mamy galaryciaki, wracamy, bo normalnie ja to teraz się zestam do strachu. Och, ta Subnautica. No, on sobie tam pływa. Paniaczek. On sobie tam pływa. No, jak ja go wcześniej nie zobaczyłem, to nie wiem. Co to było? Jakiś dziwny całun tam się pokazał? Nie wiem, co to było. Totalnie nie mam pojęcia. W ogóle jeszcze próbuję namówić Deviko na Corkeepera. Żeby sobie zagrać, bo widziałem, że wyszła wersja 1.0. A że my w sumie lubimy takie sandboxy, to why not, nie? W sumie why not. W ogóle ja go próbowałem też nakminić do Cult of the Lamp, bo Cult of the Lamp naprawdę teraz w sumie spoko wyszło, bo ma tego co-opa i tak dalej. Więc nie byłoby to głupie, ale widzę, że Deviko... No nawet nagraliśmy już ten odcinek, ale widzę, że Deviko tak... Oj... No niezbyt. To raczej nie jest osoba do tego typu gier. W ogóle Deviko tak średnie, jeżeli chodzi o nagrywanie. Co za dziurka? Ja lubię takie dziurki. Trochę duża. Ale może być. Dobra. Co to było? Simo. A raczej jego szczątki. Dobra, czy ja wam to chcę ukrócić? Może nie. Czy ja tu byłem? Ej, czy to jest portal? Czy to wygląda jak portal? No kurwa, to jest identyczne jak portal.
Ale niestety nie jest do sprawdzenia. Na topografii to nas tu chyba nie było. Nas tu chyba nie było, kochani. Ej, wiecie co, to chyba będzie zmiana planów. Ja muszę tylko sobie wyjrzeć i się rozejrzeć. Czy to jest ta miejscówka z tym bronią? Z tym działkiem? Jeżeli nie, chyba ta. Nie, no dobra, to jest chyba ta miejscówka z działkiem. Tak, dobra. Sorry, to jednak nie. Zmiana planów. Ale to dziwne, że nam tego nie pokazało. Być może to jest wyspa. I tam na dole nas faktycznie nie było. Na dole. 800 metrów, to chyba już wam na nim tego ciął. Dla mnie też będzie to wygodniejsze do zrobienia. Będzie dla mnie... O, kolejny lewiat. Kurde. 9% energii, wiecie co? Dla świętego spokoju. Świętego spokoju to zrobiłem. A teraz patrzeć i wyszukiwać. No kurwa, on jest... W ogóle zwykłe lewiatany. Jesteś tam, jesteś. Ja cię widzę. Ja cię kurwa widzę. Dziadu garbaty. Teraz jakoś przejść obok ciebie, żebyś ty nas nie wylukał. I będzie zarąbiście. Cały czas się na ciebie patrzę. O, zniknąłeś tam. Hej, kolega, nie bądź cheater. Ej, zniknął. Cheatowany lewiatan. Jakby się zespałnił. Może jakby się na mordzie zaraz zespałnił. No jest tam. Tego górkę ten z chęcią chyba wykastrował, wiecie? Dobra, nawet nie będę zbytnio podlatywał tym. Wiem, że ten dziad potrafi podpłynąć. Dobra, zabieramy bateryjki, bo to jest dosyć istotne dla nas w tej chwili. Zostawię sobie to jedno ogniwko, niech ono się ładuje. To sobie zabiorę. Tu już będzie git. No właśnie, i teraz tak. Czy mi się to odblokowało? Mamy Areogel. Ten Areogel robi się z galareciaka i rubinu. Żeby zrobić na przykład, moi drodzy, włókno syntetyczne. Czy ja mogę zrobić włókno syntetyczne? Mogę. Włóknista siatka. Tylko potrzebujemy jeszcze benzenu. I żeby zrobić sobie te nasze włókna syntetyczne, kombinujemy benzen z włóknistą siatką. Mamy i to. Dobra. To mamy główne rzeczy do zrobienia zrobione. Jeżeli chodzi o to, promienny nas nie interesuje. Skafander nurkowy, wzmocniony, to nie. Filtrak, miedziany przewód jeszcze. Ja bym sobie nawet to zrobił, wiecie? W sumie czemu nie? Zrobię sobie ten filtrak. Tylko jeszcze jeden areożer, tak naprawdę będzie potrzebny. Bo jednak u nas z tą wodą jest problem. Non stop jest problem. A tak zawsze ta woda będzie. Brak miejsca w ekwipunku. Spoko loko. Filtrek założony i absorbuje wilgoć. Naciśnij przycisk aktywacji w ciągu 3 sekund, aby dokonać chemicznej neutralizacji szczątkowych zapachów. Podjęto decyzję o braku chemicznej coś tam. Kurde. Szybko. Podjęto decyzję o braku chemicznej neutralizacji smaku. Dziękuję i życzę miłego dnia. Czyli tak, absorbuję wilgoć, rozumiem. Czyli z mojego ciała po prostu sobie te wszystkie rzeczy idą i się neutralizują. Może być. Zakładamy to, to sobie odłożymy. Mamy jeszcze galereciaki, spoko loko. Zróbmy sobie tego galareciaczka jeszcze, w sensie areożel. Widzicie, to jest rubin potrzebny. I tutaj rozumiem, że w tej chwili tworzy nam się woda, tak?
Czy my sobie już teraz od razu to tak jakby, nie wiem, wolniej nam to wchodzi, czy jak? No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra, wrzućmy sobie te nasze ogniwka. Wrzućmy nasze ogniwka, bo ich tutaj trochę... Trochę powinno być. Ulepszenia mamy jakie? Nie mamy. Ale my nie mamy też WZ1-ki. Czy mi przypadkiem nie brakowało właśnie WZ1-ki? To nie był z tym problem właśnie. Główny. Dobre pytanie. WZ2, WZ3. My nie mamy kompensatora ciśnienia WZ1, moi drodzy. Dobra. Kurwa, OBR, wiesz, zaraz, no. WZ2, WZ3, no właśnie. A my nie mamy WZ1. Jak ja to, kurwa, zrobiłem? Jak ja to przemyślałem, że ja jestem głupi, naprawdę. No naprawdę, jeśli potrzebuję to tylko i wyłącznie plastali do tego. Ja potrzebuję tylko i wyłącznie tego do zrobienia WZ1. I tak naprawdę potem to już pójdzie jako tako. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Naprawdę nie wiem. Nie pytajcie. Ja po prostu jestem taki czasem upośledzony. Mamy WZ1. Mamy WZ1, teraz możemy sobie dzięki temu ulepszyć na WZ2 nawet. Kolejna sztabka plastali. No i potem już kijanic, Tylko pytanie, czy ja jeszcze będę mógł zrobić tą sztabkę plastali. Mogę. Na szczęście mogę. Dobra. Ładowanie. W ogóle sonar by się przydał. Moduł reaktor cieplny cyklopa. No tego nie zrobimy niestety jednak. Jednak nie. Generator osłony cyklopa. Może to też nie byłoby głupie. System przeciwpożarowy. To też zaraz zrobimy, bo czasami faktycznie przydałoby się mieć ten system przeciwpożarowy gdzieś tam z tyłu głowy, że on istnieje. Dobra, i WZ3 już jest. Już jest niestety, ale... Do nas niedostępny, z tego powodu, że nie mam kijanitu. Nie wiem w ogóle, gdzie ten kijanit znaleźć. 1300 metrów, moi drodzy. Ale jestem czasem głupi. Dobra. Idziemy po naszego Simopa. Nasz Simop ma chyba tylko 900 nawet teraz. Czyli bardziej nam się opłaca już wlatywać się cyklopem niż Simopem. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać. Dzień dobry. Kiedyś cię zabiję, zobaczysz. Widziałem modyfikacje na różne rzeczy i tam był chyba nawet pistolet. Tym pistoletem ci nakopię do dupy kiedyś, zobaczysz. All systems online. Steam off. Tak. Otwórz konsolę ulepszeń. Tu mamy trójkę. Sonar Simofa, moduł przestrzenny. I tu potrzebowaliśmy, żeby zrobić sobie system przeciwpożarowy, aerożer jeszcze jeden. I możemy również sobie zrobić sonar cyklopa. Polianilina. Dobra, polianilina. Czekajcie, bo tam dostałem wiadomość. Dobra, polianilina i benzyn. Benzyn i jedno aerożel. Mogę zrobić i to, i to. To tak, robimy sobie oczywiście jeden aerożel. Polianilinka. Benzyn. Dzisiaj będzie dzień ulepszania cyklopa. Taki totalny. Ja nagrywam, to nagrywam, mamy. System przeciwpożarowy. Dobra. Moduł zwiększający wydajność silnika. To też sobie zrobi... Ale chyba ja mam nawet to już.
Może niepotrzebnie zrobiłem. Bo wydaje mi się, że to miałem. I miałem to. Dobra, system przeciwpożarowy. To może być, jeszcze mamy 3 upgrade'y. 3 upgrade nam zostały, tak? Generator osłony cyklopa. To też możemy sobie zrobić. Sonar. Sonar też. Chip komputerowy. I zaawansowany zestaw. Chip komputerowy i zaawansowany zestaw. Czyli 3 chipy. 2 chipy, przepraszam, nie 3. 2 chipy, a do chipu potrzebny jest miedziany przewód. A z miedzianym przewodem może być problem. Nie mamy w ogóle miedzi. No i zobaczcie, ej, to fajnie działa teraz. Bardzo fajnie działa. Weź człowieku teraz ogarnij, gdzie może być miedź. Być może tu coś znajdziemy. Kamera, zasięg skanowania. Żniwiarz lewiatański. Jest gdzieś skrzynka z danymi. To jest skrzynia z danymi? Daleko ty jesteś? Gdzieś tu. Kurwa, chciał czy nie chciał? Płynąć trzeba. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś super daleko, no bo lecę bez... Zresztą zapisz grę. Lecę sobie bez Simofa. Wiem, że tu jest gdzieś ten cholerny żniwiarz lewiatański. Czyli dobrze mówiłem, że to jest Reaper Leviathan. Reaper Leviathan, tak. No tu se pływa. Gnój jeden, no. Dwa se pływają. Mam save'a. Jestem tylko małą rybką, zostaw mnie. Jestem niewiele większy od tej ryby. Jak w ławicę wpadnę, nawet byście się nie pokapowali. Kolejna skrzynka z danymi? What? Jak tak, to tego nie było. Teraz zobaczcie, kurwa, tyle skrzynek z danymi się pokazało. O nie, nie. Ja wiem od kogo wy są. Tak, ja wiem od kogo wy są. Tędy, tędy i tędy. Moduł naprawczy przydziału dokującego cyklopa. Amen. Już było wurf. Ciepło grawitacyjne już mamy. Żeby tu drzwi otworzę, żeby móc szybko wylecieć, bo jesteśmy na 282 metrach. 282 metrach, to naprawdę nie jest blisko. No bardzo fajnie. No dawaj. Szybciej! Skrzynka magazynowa. Inne rzeczy znalazłem jeszcze tam. Ja nawet już, wiecie, tego nie zbieram zbytnio, bo to nie ma sensu. Ale widzę, że tu nawet przejścia nie ma. To dobrze, że się teraz dopiero skopowałem. Dobra. Tu już nic, tu już nic. Tu jest tylko ramię. Ramię w ramię. Powiem mamie. Dobra. Pól po mnie. Mam nadzieję, że mnie nie zjesz. Nic od mnie. Zostawił mnie. Ciekawe. Czemu on mnie nie zeżar? Wiecie co? Jakbym miał tak na otwartym morzu zostać gdzieś. Byłaby lipa. To jest moja fobia, że nigdzie nie widzę lądu. Naprawdę. To jest moja fobia. No dobra, a kolejne... Gdzieś tam też coś wykrywało, tylko nie wiem gdzie. W ogóle zobaczcie, że
To jest ten wrak. Możemy sobie go odhaczyć, czyli jednak jeszcze coś tam możemy znaleźć. Coś tam jeszcze możemy znaleźć, to bardzo dobrze. Ale jak już będę chciał go odznaczyć na 100%, no to muszę niestety jeszcze raz przelecieć, zobaczyć, czy tu nic na pewno nie ma. I odpływamy i idziemy dalej, tak? Ale tu chyba naprawdę nic nie ma. Tu chyba naprawdę nic nie ma. Jop. Dobra. Można powiedzieć, że odznaczone. Odznaczony. Kurwa, ten pływa tu dziad, no. Drugi też tu pływa dziad. Zostaw tam mnie, gnoje. Ripero Levetano. W ogóle na Facebooku właśnie mi wyskoczyło, że 3 lata temu kupiłem VR-a. Ciekawe. I Oculus Quest 2, którego zakupiłem kiedyś, już musi mieć minimum 2 lata. 4 lata, bo już z tego co pamiętam, tak naprawdę rok po premierze kupiłem, albo pół. To 3,5 roku minimum, no tak. 3,5. Niech będzie. Dobra, moi drodzy. My się tu pożegnamy. My się tu pożegnamy, ale to tylko z tego powodu, że... Przetworzona woda. What? A! Ciekawe. Nie wiem, mogę go sobie zjeść. A, bo byłem tu. No to w fajny sposób to działa. Bardzo fajny sposób to działa. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Subnautiki. Ja jeszcze sobie polecę tylko po tą skrzynkę z danymi. Ale już pewnie następny odcinek zaczniemy właśnie od tego miejsca. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!